No panowie, jesteście z tej akcji. Nie, my jesteśmy policjantami prawdziwymi i przejeżdżaliśmy teraz radiowozem. A co się stało, bo nie? Ktoś do pani dzwonił? Rany boskie, to mnie oszukali. Tak, tak, tak. Pan sobie zabierze te pieniążki. Niech pani sobie weźmie pieniążki i zaraz będziemy ustawić. Cały czas mnie utrzymują w tym, że jest banda oszustów, którzy oszukują starych ludzi, podrabiają mi dowody oszustów. Ktoś najpierw do pani zadzwonił? Tak. I co mówiła ta osoba? Że nakryli tą bandę, którą... Oszustów, tak? Oszustów, którzy mają teraz mój dowód osobisty podrobiony, a po prostu wszystkie pieniądze, jakie mam w banku, to no, zabiorą. Ile pani pieniędzy tam zostawiła? 50 tysięcy. Kazali mi potem jechać do banku, potem zbierać pieniądze. I jak to jest możliwe? Oni mnie połączyli. Zgłosiła się komenda policji, potwierdziła, że taka pani jest policjantką i że rozpracowują tą bandę, która teraz właśnie okrada tych starych ludzi, mając te wszystkie ich dane, prawda? Cały czas tylko z tą kobietą. Tylko z tą kobietą, która po prostu tutaj zabroniła mi, prawda, żeby wyłączać, ponieważ ona cały czas to jest wszystko obserwowane i ona musi mieć ze mną kontakt, żeby mi wszystko, prawda, mówić, co ja mam robić. Że wkracza policja do banku, bo że bank też jest w tej chwili skorumpowany. No proszę zobaczyć, ile oni mieli do mnie tych telefonów. Aha. Proszę popatrzeć. Wszystko numer prywatny. Tak, to wszystko to jest dla kobiet. Potem miała nie zwracać, znaczy tak się zachowywać, że ja nie idę do banku, tylko myślę gdzieś koło banku i ona mi znowu dawała instrukcje, jak się mam zachować. No i że mam, prawda, wypłacić te pieniądze, ponieważ to są pieniądze policji, bo moje pieniądze policja zabezpieczyła, a to są pieniądze policji po to, żeby potem po tych banknotach namierzyć tych oszustów. I ja panu powiem, kto nie przeżył takiej sytuacji, nie jest w stanie uwierzyć, jak oni potrafią manipulować człowiekiem. Całe życie pracowałem, całe życie mu szpiecowałem. Tam moje zabezpieczenie, to jest to, co ja mam w tym banku.